Był pomysł na to, że jest pompa olejowa zepsuta. A o co chodzi? O stuki w Land Roverze. Słuchajcie, silnik jest, zobaczcie, już no praktycznie wyciągnięty, rozebrany, może nie wyciągnięty. Chodzi o to, jak ktoś nie wie, stuka na 8 cylindrze. I był taki pomysł, że jeżeli tu jest pompa z przodu, że 8 popychacz już tam nie dostaje za dużo oleju, nie napełnia się i tutaj po prostu zawory stukają, ponieważ niepopychane są dobrze, nieotwierane dobrze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie za bardzo w to wierzyłem, powiem wam szczerze, no bo mówię, byłyby zużycia jakieś na głowicy, na zaworach i tak dalej, skoro by miały takie stuki, tak mi się wydawało, no ale mówię, no już jestem po prostu w takiej sytuacji, że jak to się mówi, tonący brzytwy się chwyta, czyli że biorę pod uwagę nawet i głupie pomysły czasem, aby dojść do tego, co tutaj cholera może stukać, tak? Wam powiem, już mówiłem. Cylindry w nominale, tłoki, to wszystko naprawdę wygląda super i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A nie wiadomo, co stuka. Rozebrałem pompę dzisiaj. Zobaczcie, zużycie na pompie jest naprawdę minimalne. Tutaj, zobaczcie, tu jeszcze jest ta farba. Tutaj nawet tyk, wydaje się, że to jest porysowane, ale tu nawet rys nie ma. Pod pazurem nic nie czuć. Zobaczmy, jak to od spodu wygląda. Latarka. Zobaczcie, czego ja dla was nie robię, no. Na ziemi się kładę. Ale ja wam dziękuję serdecznie za te wasze pomysły, no bo to... A, tu te ścianki, no one mają tam mikronowe rysy, no bo mają, samochód ma 200 tysięcy, ale to nie wpływa aż tak, żeby, nie wiem, tak strasznie słabe ciśnienie oleju było, żeby to tutaj... Stuka, puka, to jest normalne, bo tam jest tylko taka łopatka, nie? Ale to działa, no. Olej pompuje, zresztą olej miał normalne ciśnienie. Już nie pamiętam jakie, ale ja sprawdzałem, bo sprawdzałem, no. Także tutaj naprawdę, moim zdaniem, wygląda wszystko dobrze. Nie wiem, jakie powinny być luzy tutaj, ale tu, no to naprawdę twardo siedzi, no. Także nie wiem. A skąd wiem, jaki olej był, ciśnienie, bo tutaj miałem, zakładałem sobie kiedyś, jeszcze pamiętam, tam gwint trochę przerabiałem, widzicie, do tego, do sensora, do oil press sensor i tam mam taki zegar i sobie sprawdzałem, a już naprawdę nie pamiętam, ile tego było, no ale był dobre było ciśnienie, no, zresztą to kurde widać, że to jest dobre, cholera jasna. No i naprawdę już nie mam pomysłu, co dalej. Także najprawdopodobniej będziemy dalej rozbierać silnik, bo jest najprawdopodobniej albo na wałku, chociaż wałek nie, prędzej mi się wydaje, że wał korbowy dostał sztycha i po prostu on stuka jak jest ciepły. Ale kurde, to też nie, słuchajcie, o co chodzi? Przypomnę wam symptomy. Samochód stuka tylko na ciepłym. Na zimnym chodzi przepięknie, bulgocze, dosłownie jak to V8. Na ciepłym stuka. To czyli, że co? Jakby był w nawale takie potężne stuki, to na zimnym by nie stukał, skoro jest taki krzywy. No kurde, różnego rodzaju oleje tutaj robiłem, płukanki i tak dalej. To nic nie pomagało. Mówię, dam gęściejszy olej, zobaczymy jak to działa, żeby tego... Nic, cały czas jak się rozgrzał, stukał. I to tak konkretnie, no. Myślałem, że ten cylinder się przesuwa tutaj, bo są takie też symptomy, że się cylinder przesuwa. No ale to chyba byłyby ślady na głowicy. Tak mi się wydaje, no. Bo stukałby o co? O głowicę by stukał, no. Jak się rozgrzewa. Bo jest taki częsta przypadłość. No bo nie jestem w stanie teraz, jak jest samochód zimny tutaj, żeby to przesunąć ręką ani nic. No, nie będę po cylindrze młotkiem stukał, no bo... No kurde, głupie to by było. Aha, i jeszcze jedna ważna rzecz. Czyli, że na ciepłym stuka... I tutaj miał, na 8 cylindrze miał mniejszą kompresję. Czyli, że teoretycznie by wychodziło, mówię, na olej i na popychacze. Skoro, bo pierścienie są dobre, tłok jest dobry. Ech, kurde, wiecie co? Słuchajcie, pomóżcie. Jak ktoś z was wie, piszcie mi w komentarzach, bo to jest naprawdę dla mnie takie dosyć ważne, bo nie wiem, co mam z tym dalej zrobić, no, rozbierać wszystko po kolei, wiecie co, no są potężne koszty czasowe i finansowe. Pff, kurde, żeby wiedzieć, chociaż czego szukać.
A jak nie, to naprawdę, no... No dobra, wał. No ale co ma wał z kompresją wspólnego? Nie wiem. Piszcie mi w komentarzach, liczę na waszą pomoc. A jeszcze taka malutka wstaweczka. Jak oglądaliście ostatni odcinek o prezentach Basi na walentynki, jak robiliśmy tutaj, to mówiłem, że to naprawię wszystko tutaj i pomaluję. I zobaczcie, jak to pięknie wyszło. Cacuszko, cacuszko, zobaczcie, cacuszko. Wszystko jest naprawdę super. A jeżeli jesteście ciekawi, jak takie coś zrobić, no to niestety, ale musicie dać suba. Bo drugą stronę też będę robił. I aby tego nie przegapić, jak to jest zrobione, to musicie niestety dać suba. Nie ma nic za darmo. A żeby nie było, że tylko was o coś proszę, to jeszcze wam pokażę, jak założę sobie odbojnik tutaj. A mianowicie, przede wszystkim, jeżeli ja go tutaj sobie założę, to tutaj, jak będzie uderzał most mi o ten odbojnik, tutaj jest to miejsce, to tu będzie, pomimo że przykręcony, będzie tarcie, widzicie, będzie tutaj się będzie zdzierało i odtąd zacznie znowu rdza iść. I to bardzo szybko. Dlatego użyjemy wosku. Ja mam tutaj taki wosk. Resztki zawsze jak mi zostają, to sobie tu zostawiam. Podgrzewam potem palnikiem. Wiecie, takie co mam w pistolecie, nie? Jak mi zostają resztki, to sobie podgrzewam. O. Już płynie. O, teraz tak. O, teraz tak, widzicie? Posmaruję. Tego i tak nie będzie widać. A jak będzie jakiekolwiek tarcie tam, to powstrzymamy rdzę. I naprawdę to działa. Kosztuje parę złotych. Widać tego nie będzie. I będzie ładnie. Tu się tylko zakłada dwie śrubki. Nie, trzynastki tutaj wchodzą, bo tam jest takie, widzicie tutaj, nie wiem czy widać, jest nacięcie. Czyli, że zakładamy śrubkę. Zakładamy śrubkę. I to po prostu tam zakładamy. Cak. I tutaj, no. Chodź do tatusia. Cak. Nakręteczki. Człowiek powinien mieć z 16 rąk. Czekajcie, bo to... Oj! Zaczniemy od tej. I dzięki temu mamy rączkę wolną. Odbójniki są w każdym aucie, czy tylko w Land Roverze? W każdym praktycznie terenowym. Jeżeli ma mosty, ale wiecie co? Bo właśnie, nie wiem czy słyszeliście, Basia się pytała, czy odbojniki są w każdym samochodzie. Także ja nie będę odpowiadał na to pytanie. Kto wie, to proszę odpowiedzieć Basi. I raz, i dwa, i wszystko gotowe. I proszę bardzo.
odbojnik założony. Widzicie, wosku w ogóle nie widać, a będzie on tutaj swoją robotę robił. Ot taka ciekawostka. Mówię, tak żeby nie było, bo przechodziłem, to założyłem odbojnik. Kurde, byłem ostatnio u arabskiego fryzjera i wiecie co? Taki dzieciak mnie obcinał, bo mieli dużo ludzi. Mówię, profi pewnie, a potem przychodzę do domu, ten włos stoi tak, ten tak, rany boskie. Mojego fryzjera nie było, ponieważ pojechał na wakacje do Egiptu. Nie dlatego, że w Egipcie jest fajnie, tylko dlatego, że on tam mieszka. Taki Niemiec z niego. Dobra, wszystko. Jak wiecie, pomóżcie mi z Land Roverem. Co stuka? Samochód nie ma kompresji na 8 cylindrze. Pomimo, że tłoki dobre, wszystko jest w nominale, dobre naprawdę. Także dobra, wierzcie, topiście, każdy pomysł jest dobry, nawet ten głupi.